Zaczął się kwiecień. Polacy po świętach ruszyli do sklepów i odkryli, że ceny żywności wzrosły. Niby nie powinno to być zaskoczeniem, bo przecież od 1 kwietnia wzrósł VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Przez ponad dwa lata wynosił on 0%, bo rząd praktycznie zniósł ten podatek w trosce o nasze kieszenie, inflacją szarpane. Co się stało przez te ponad dwa lata? W naszych portfelach zostało około 20 miliardów złotych, ale tych pieniędzy nie dostał budżet państwa. To bardzo poważna suma, mniej więcej połowa rocznego kosztu programu 500+, kiedy jeszcze świadczenie wynosiło 500 złotych na dziecko. W tym roku koszt 800 plus ma wynieść około 70 miliardów złotych. To też pokazuje skalę pieniędzy, jakich państwo nie dostało. Dlaczego VAT na żywność powrócił? Cóż, było wiadomo, że to się stanie. Obniżona stawka miała sprawić, że inflacja nie będzie nam aż tak bardzo dokuczać. Można też powiedzieć, że to działanie sztucznie obniżało inflację, ale ta i tak w końcu spadła, więc na VAT na żywność powrócił. Możemy być jednak zaskoczeni wyższymi cenami, bo przecież wiele sieci handlowych, w tym te najpoważniejsze, zapewniały nas, że podwyżkę VAT wezmą na siebie. I wiecie co? Nie wzięły. Takie sieci jak Biedronka czy Lidl zapewniały, że podwyżkę VAT-u z 0 do 5% wezmą na siebie, że ludzie mają się tym absolutnie nie przejmować, że ceny w górę nie pójdą. Serio, uwierzyliście, że firmy będą dokładać za do interesu albo zminimalizują swój zysk? Jeśli tak, to było dość naiwne. Na wzrost cen w Biedronce zwrócił dziś uwagę ekonomista Rafał Mundry. Odkrył, że sieć podbiła ceny przynajmniej niektórych produktów masła, owoców, ziemniaków ale zrobiła to bardzo sprytnie. W wielu sieciach obowiązują różne rodzaje cen. Na przykład masło w biedronce kosztuje na ogół około 6 zł, ale jak bierzemy 3 kostki, to płaci się poniżej 3 zł za sztukę. W zasadzie było to 2,85. Było, e, ponieważ teraz płaci się już 3,33 za kostkę. Biedronka formalnie nie podniosła więc ceny masła, ale ona i tak poszła w górę. Magia. Możecie być pewni, że i inne sklepy robią to samo. Być może nie podniosą cen tych produktów, na które VAT jest znowu 5%, ale podniosą ceny innych. Jakby nie patrzeć, ze sklepu wyjdziecie z wyższym rachunkiem niż przed świętami. Czy Państwo musiało podnieść ten VAT? Musiało. Po pierwsze było to rozwiązanie tymczasowe. Oczywiście można tu wspominać, że w 2011 roku tymczasowo podwyższono VAT w Polsce z 22 na 23%. Tak na chwilę, która trwa do dziś. Przywrócenie 22% stawki nikt nie przewiduje. Po drugie, cel został osiągnięty, bo inflacja spadła. Możemy płacić więcej. Na dodatek z prognoz NBP wynika, że inflacja po wprowadzeniu, przywróceniu tej 5% stawki szybko podskoczy i szybko spadnie. Gdyby jej nie przywracać, inflacja będzie spadać wolniej i w efekcie za jej skutki zapłacimy więcej. Będzie więc jeden szybki skok, skoczek taki w zasadzie inflacji i szybki spadek. Po trzecie zaś, żaden normalny rząd nie pozbawi się wpływów budżetowych, no i żadna normalna firma nie przegapi okazji do podniesienia cen, chociaż będzie twierdzić, że tego nie robi. Ale finalnie i tak zapłacicie zapłacimy więcej.